To, że dzisiaj inaugurujemy ten program właśnie tutaj w Gdańsku, na Politechnice Gdańskiej, to nie jest przypadek. My widzimy, czytamy, jakie są strategie rozwoju tego regionu, jakie są cele również Politechniki Gdańskiej. Wpisujemy się w to myślenie o tym, aby Pomorze stało się takim węzłem energetyczno-paliwowym. Do tego potrzebna jest infrastruktura, wiele różnych przedsięwzięć. Energetyka jądrowa też staje się taką infrastrukturą, wokół której będą tutaj budowane kompetencje i również rozwój tego regionu. Proszę Państwa, problem energetyczny jest bardzo istotnym problemem i powiedziałbym lokomotywą rozwojową nie tylko uczelni, ale całego regionu. Politechnika Gdańska ma duże doświadczenie, jeśli chodzi o rozwój energetyki. Ja tu wspomnę, a ściśle również energetyki jądrowej. Chciałem tutaj podkreślić, że w latach w programie jądrowym 1972-1990 roku mieliśmy wiodący udział w przygotowaniu kadr technicznych dla energetyki jądrowej i istotny udział w programach badawczo-rozwojowych związanych z tą dyscypliną. Energetyka jądrowa, jak pan prezes wspomniał, to inwestycja na setki i nie dziesiątki lat. Polska jako debiutant musi polegać na początku na sprawdzonych technologiach, czyli reaktorach lekkowodnych, przy równoczesnym, dynamicznym, podkreślam na tłusto, rozwijaniu badań nad reaktorami czwartej i n-tej generacji. Naszym celem jako inwestora jest, aby właśnie poprzez tego typu przedsięwzięcie, takie programy jak dzisiaj, ten, który dzisiaj inaugurujemy tutaj właśnie na Pomorzu, zbudować na nowo relacje pomiędzy środowiskiem naukowym, akademickim, pomiędzy biznesem, czyli Polską Grupą Energetyczną, właśnie w taki sposób, żeby wraz z postępem prac nad tym projektem mieć coraz więcej ekspertów i osób, którzy już mają ogromne doświadczenia.